Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy sobie mówić o bardzo ciekawym temacie, o zranieniach z dzieciństwa. Zaraz zaproszę naszego gościa, poczekam, o Sylwia już jest, zaraz będę ją zapraszać. Natomiast jeszcze chwileczkę, zanim zaczniemy, przyjdźcie sobie spokojnie, a ja przypnę tutaj komentarz, dlatego że Sylwia będzie chciała Was też zaprosić na darmowy webinar. Ja sobie przypnę ten komentarz. To jest zawsze dla mnie wielkie wyzwanie. Przypnij komentarz, dobra. Okej, dziewczyny, witajcie. Dajcie znać, jak tam wasz poranek. Czy taka piękna pogoda, jak i u mnie. Jeśli tak, to wspaniale, że tu jesteście, bo możemy sobie troszeczkę poprawić humor, rozmawiając z inspirującymi kobietami. Dzisiaj zaprosiłam dla was cudowną kobietę, która mnie ogromnie inspiruje. Nie znamy się jeszcze osobiście ani tak. Natomiast ja przeczytałam Sylwii książkę, która po prostu zmieniła moje życie. Już zapraszam Sylwię i zaraz będziemy więcej na ten temat. Słychać. Dajcie znać, czy nas słychać, czy mnie. Poprosiłam. Dołącz Sylwia. O, jest. Hej, cześć. Hej, Witaj, jak miło Cię widzieć. hej, hej, Mam cześć, nadzieję, że cześć, cześć. słychać nas dobrze. Dajcie dziewczyny znać, czy nas słychać i widać. Ale się cieszę. Nie mogłam się naprawdę doczekać już na ten webinar, bo powiem Ci szczerze, że jak przeczytałam Twoją książkę, to oczywiście musiałam Cię sprawdzić w internetach. No i od razu zrobiło się coś takiego, że kurde, w sumie fajnie by było ją zaprosić na live, bo to jest mega wartość i myślę, że moja społeczność by zyskała, ale przecież nie zaproszę jej, bo napisała książkę. Po czym jakby wykonałam swoją pracę z tego, dlaczego tak się u mnie dzieje, skąd to wynika. Mówię, dobra, muszę być odważna, napiszę do ciebie. Więc bardzo się cieszę, że jesteś tutaj, że możemy sobie porozmawiać, dlatego że uważam, że to, o czym piszesz, o czym mówisz, czego uczysz w swoich kursach, bo oczywiście oprócz książki skorzystałam też z kursu o ranie ojca jestem cała podekscytowana. Natomiast zanim przejdziemy, to może powiedz parę słów o sobie, powiedz tutaj mojej społeczności, czym się zajmujesz, czym się zajmowałaś wcześniej i skąd ten pomysł na te zranienia i tak dalej. Jasne. W ogóle, Beatka, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i też powiem Ci, że jak dostałam od Ciebie wiadomość, to też sobie wskoczyłam na Twoje konto. I od razu poczułam, że tak, także nawet wiesz, nie zwlekałam gdzieś tam z odpowiedzią, także bardzo się cieszę i dziękuję Ci za Twoją otwartość i że mogę tutaj być w Twojej, w Waszej przestrzeni, bo przecież jestem tutaj gościem, więc pewnie jestem jakąś tam nową osobą, która jest pierwszy raz tutaj widziana. Dziękuję, że mogę tutaj z Wami być i podzielić się tym, co jest dla mnie takie żywe i prawdziwe. Dodam jeszcze tylko, że ja Cię nie widzę. To Aha, czasami mi taki ale psikus czasami robi tak telefon. jest. Nie przeszkadza mi to, już miałam takie live'y, ale tylko po prostu ci mówię, bo nie będę reagować na twoją mimikę twarzy. Okej. Ale ja ciebie No. widzę i wiem, że też potem się to nagra, bo już miałam też taki Nie, wiem. przypadek, więc. Ja też już tak miałam, dlatego już jestem spokojna, bo za pierwszym razem myślałam, że coś bardzo złego się tutaj dzieje. Natomiast mi to, no, tak jak mówię, nie przeszkadza. Też widzę cię na co dzień tutaj na Instagramie, także buzię doskonale znam, więc będę sobie wyobrażać. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to może tak, wiesz, w takim dużym super skrócie. Ja jakby moje życie jest podzielone jakby tak na dwa życia. Pierwsze życie to było życie, które wiodłam właśnie w tych dziecięcych zranieniach. Już teraz o tym wiem, ale wtedy nie miałam pojęcia. I to było życie, w którym przede wszystkim byłam w trybie takiego mocnego osiągania, na sukcesy, zdobywanie. Ja nie wiedziałam, że ja wtedy przy pomocy tego próbuję udowodnić swoją wartość, zasłużyć na miłość, akceptację i tak dalej, tak? Ja myślałam, że ja po prostu taka jestem, więc ja spędziłam większość życia za granicą. Po studiach ekonomicznych pracowałam tam w różnych bankach. No, generalnie siedziałam w pracy i zarabiałam, tak? To było takie moje życie. Była depresja, były rozwody, było bardzo dużo takiego niespełnienia. I wtedy już, właśnie już przy pierwszym moim rozwodzie, ja zaczęłam podejrzewać i gdzieś
wyczuwać, że coś jest nie tak, że coś tutaj jest na rzeczy, że to jest niemożliwe, żebym miała takiego cholernego pecha, że cały czas trafiam sobie, wiesz, na związki, które powtarzają się pewne rzeczy, które są bardzo bolesne i kończą się z hukiem, i dużo jest tam takiego poczucia bycia katem, ofiarą i przepychanki, takiego konfliktów. To jest niemożliwe, żebym ciągle była w tych stanach depresyjnych, żebym ciągle była niezadowolona, że chociaż no, zarabiam te pieniądze, to tak naprawdę tylko je wydaję ciągle, żeby poczuć się chociaż trochę lepiej, tak? I tak naprawdę no, nie czuję się dobrze. Więc zaczęłam, że podejrzewać, że tutaj coś jest na rzeczy. Natomiast no, nie miałam jeszcze wtedy takiej wiedzy, to było kilkanaście lat temu, ale też pojawił się we mnie pierwszy taki impuls i ogromna wręcz pasja, potem z tego taka się wykluła, do eksploracji własnej psychiki, do wchodzenia w różne takie przestrzenie właśnie rozwojowe, duchowe. To mnie bardzo wessało, więc ja cały swój wolny czas na to dedykowałam, na to poświęcałam poza pracą. I to była dla mnie taka odskocznia, ale ja też zaczynałam w końcu coraz więcej widzieć, coraz więcej rozumieć. No to były takie pierwsze podrygi. Koniec końców, żeby to właśnie tak skrócić, streścić, też z pasji, zupełnie nie oczekując niczego, założyłam swoją stronę. To było kilkanaście lat temu, już 15 lat temu bodajże, Duch i Materia. Zaczęłam tam pisać, prowadzić blog. I potem zaczęli się pojawiać wokół mnie ludzie. Zaczęłam nagrywać filmy na YouTube. Jak było coraz więcej ludzi, to zaczęłam też prowadzić już pierwsze takie kursy. No, jak się domyślasz, jedyny temat, w którym wtedy potrafiłam się tak poruszać i czułam się, że to jest takie moje, no to właśnie był ten finansowy obszar. Więc ja zaczęłam od kursu przyciągania pieniędzy 14 lat temu, więc to było jeszcze w ogóle daleko, daleko od jakichś tam dziecięcych zranień i takich tematów, których dzisiaj dotykam. Ale po drodze właśnie zaczęło to do mnie przychodzić. Jak to wszystko się już we mnie tak ugruntowywało i ja widziałam, o co chodzi w tym otwieraniu się na obfitość, w tych relacjach, które często nam tak uwierają i są bolesne? O co chodzi w ogóle w tym spełnieniu w życiu? Zaczęło do mnie docierać, że tak naprawdę cały czas to się sprowadza do źródła, do źródła, do tej pierwszej relacji z mamą i z tatą, w to, co ja wtedy uwierzyłam jako dziecko poprzez kontakt z nimi, w to, jak zaczęłam się nastawiać do siebie, do innych ludzi, do życia, do tego, co możliwe i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to było takie przełomowe, jak ja kilka lat temu w końcu, wiesz, tak do mnie mocno dotarło, kurczę, przecież to wszystko zawsze się sprowadza do zranień z dzieciństwa. Jeżeli my tutaj, jeżeli ja tutaj tak naprawdę uczciwie nie zaglądnę, nie po to, żeby tutaj zostać i tu tkwić, ale po to, żeby naprawdę zobaczyć, jak było, jak się ukształtowała moja psychika, jakie zachowania wykształciłam na skutek tych różnych zranień, które no, wynikły z dzieciństwa, które u niektórych jest takie mocniejsze, bardziej bolesne i wyraziste, że tam rzeczywiście jest trauma, jest rana, a u niektórych jest całkiem dobrym jakby otoczeniem, dzieciństwem i nawet by się nikt nie domyślił, że tutaj coś mogło takiego się pojawić, co potem destrukcyjnie wpływa na nasze życie. Więc kiedy ja sobie zdałam sprawę, że to jest jednak ważne i przestałam uciekać od tych tematów, bo na początku omijałam je szerokim łukiem, no to po prostu zabrałam się w swoim życiu za ten temat tak mocno. To było około 8 lat temu. Ja już wtedy odeszłam z pracy korporacyjnej, z pracy tej, dlatego mówię, że nowe życie. Weszłam w pierwszy taki związek zupełnie innej jakości, w którym jestem po dziś dzień. Pojawiło się drugie dziecko też 3 lata temu w naszym życiu, więc no to jest już życie zupełnie inne, które jest zupełnie innym życiem i ja bardzo dużo tutaj przypisuję to temu, że właśnie zajęłam się w końcu tą bazą, tym fundamentem, swoimi dziecięcymi zranieniami i potem, bo ja jestem taką osobą, która lubi pracować opierając się na tym, co sama przeżyłam. Bardzo nie lubię sięgać jakby po wiedzę, którą wiesz, gdzieś przyswajam z zewnątrz. Tak naprawdę nie Mam wiem, też co to jest. podobnie. Potem nie, i potem Zawsze tydzień. muszę przetestować i dopiero wtedy mogę Tak, bo ewentualnie to jest. dzielić się dalej, dlatego że dla mnie to nie jest wtedy spójne. Nie jestem Dokładnie. pewna, czy to jest prawda. Ale też to jest trudne, to jest mega męczące opowiadać o czymś, bo się gdzieś tam zapamiętało, czy się o tym wie. Więc ja po kolei, już na tej przestrzeni ostatnich 14 lat, wszystkie kursy, wszystkie przestrzenie, które prowadzę i to, czym się dzielę, to powolutku tak wiesz, się otwierało kolejne miejsca, kolejne jakieś obszary, które po prostu ja w sobie przepracowywałam i potem już była gotowość, żeby wyjść z tym do większego, do ludzi, po prostu do innych osób. Także no to tak, w takim długim skrócie.
Jak słucham Twojej historii, to tak bardzo przypomina moją. No. Dla mnie najbardziej, szczerze mówiąc, zawsze byłam też takim high achiever i też osiąganie i osiąganie i osiąganie. I jakby miałam trochę tego świadomość, ale powiem Ci szczerze, że ten moment, w którym przeczytałam Twoją książkę, na początku miałam bardzo duży opór, ogólnie rzecz biorąc, ale akurat promowałaś ten kurs o oporze, więc wiedziałam, że będzie. Nic się nie dzieje przypadkiem, prawda? I więc mówię sobie, nie, chcę to ugryźć, dlatego że też jestem właśnie jakby, dla mnie biznes był takim momentem, że który wyciągnął na zewnątrz te wszystkie moje takie właśnie, że nie jestem wystarczająca, że tego nie mogę osiągnąć, tego nie mogę, to jest dla mnie niedostępne, a jakby zawsze wcześniej, jeszcze właśnie na etacie powiedzmy, byłam taka, że wszystko mogę osiągać, ale też zresztą ostatnio mówiłam o tym dziewczynom, tutaj mówiłam na live o tym, że sama siebie sabotowałam, bo czasami te cele, które osiągałam, to one były, stawiałam sobie poprzeczkę tak nisko, żeby ten cel osiągnąć i nawet nie mając tego świadomości. Natomiast jak siadam do tej twojej książki i sobie mówię tak, dobra, będę czytała po dwie, trzy strony, żeby po prostu przejść, nie? Oczywiście wiem, że są też ćwiczenia i te ćwiczenia były dla mnie na początku, zwłaszcza dla mnie, jeśli chodzi o ranę ojca, to było więcej do przepracowania, dlatego że mój ojciec był alkoholikiem i jakby też mam... I okazało się, że ja bardzo wielu rzeczy nie pamiętam. I potem bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na kurs, dlatego że tam mówiłaś o tym, że to może tak być. I jeszcze raz przerabialiśmy te pytania i nagle zaczęły wracać mi wspomnienia, więc dla mnie to jest, teraz już jestem w ogóle na całkiem innym temacie. Dziewczyny, jeśli jesteście w takim, naprawdę warto zacząć, bo to idzie szybciej niż mi się wyobrażało. Ale w momencie, kiedy do brzegu, już lubię gadać, natomiast w momencie, kiedy ja sobie przeczytałam tutaj opis jakby moją diagnozę, czyli to, że jestem osobą, która powiedzmy może mieć takie, że to moje bycie high achiever, że to moje sukcesy, udowadnianie i tak dalej, to może nie jestem ja, tylko diagnoza. To był to dla mnie taki dzień, w którym powiem Ci szczerze, że czułam się jakbym w ogóle nie wiedziała, kim jestem. To był bardzo trudny taki moment, ale jestem za niego ogromnie wdzięczna, bo dzięki temu teraz to jest... I wiecie, dziewczyna, jestem podjarana nadal, to jest kwestia tego miesiąca, kiedy ja to robię. Natomiast ja widzę, jak dużo mi się nagle teraz otworzyło możliwości. I ta historia, którą mówisz, że kiedy zauważymy to, że to nie muszę być ja, że nie muszę mieć przyklejonej tej łatki, tylko mogę to uzdrowić, mogę to zmienić i potem wybrać, to otwieramy się na całkiem nowe życie i dlatego uważam, że warto to zrobić. I też zaprosiłam Cię tutaj, żeby inne dziewczyny miały taką możliwość, żeby z tego skorzystać. I powiedz może w takim razie, jak mogą wpływać takie rany, te zranienia z dzieciństwa na nasze dorosłe życie, bo nie każdy z nas ma taką traumę, jak powiedzmy alkoholizm rodziców, ale no czasami, ja się czasami zastanawiam, jaką ranę robię mojemu dziecku, kiedy mu coś tam, spokojnie, na pewno każdy z nas wyjdzie, ale... My to wszyscy jakby sobie robimy, ale to też jest tak, od razu, wiesz, tutaj chciałabym kilka wątków poruszyć. To na pewno nie jest o obwinianiu, o szukaniu winnych, tak? Czy o jakimś takim, bo wiele osób może mieć takie, no ma takie podejście, też czasami widzę w komentarzach różnych swoich postów, a, bo to ciągle wszystko wina rodzica, nie? I ja zawsze mówię, że to nie chodzi o to, że my szukamy teraz winnych, tylko my po prostu uczciwie, naprawdę szczerze zatrzymujemy się i się przyglądamy. Co się we mnie dzieje? A oczywiście, że jeżeli coś się we mnie dzieje, jeżeli zamykam się na jakieś spełnienie w jakimś obszarze życia, jeżeli siebie sabotuję, jeżeli widzę, że tutaj jest coś ewidentnie na rzeczy, no to skądś to się wzięło, tak? Z jakiegoś powodu stawiam sobie opór, ten opór temu spełnieniu, z jakiegoś powodu zachowuję się tak, a nie inaczej. I dlatego my tutaj docieramy do tego, gdzie jest ten początek, gdzie się kształtuje psychika dziecka, no dziecka, no człowieka, no w dzieciństwie, no to jest ten czas, kiedy kształtuje się nasza psychika, więc w naturalny sposób mamy wtedy kontakt z najbliższym otoczeniem, zazwyczaj to są nasi rodzice i to oni za sprawą swojego sposobu bycia, też najczęściej nieświadomego i niedojrzałego, wpływają na to, jacy my jesteśmy potem dalej i przenosimy to w dorosłe życie, dopóki się w końcu nie zatrzymamy i nie przyjrzymy. Więc to jest tak naprawdę proces przejmowania odpowiedzialności za siebie, bardzo wzbogacający, bardzo wzmacniający. Tak jak powiedziałaś, na początku, jak się to zobaczy, że kurczę, czyli te wszystkie
charakterystyki, te cechy, to jaka ja myślałam, że byłam, że jestem, i to nagle odpada i się okazuje, kurczę, to jest jakiś nawyk, to jest jakieś zachowanie, które bazuje na lęku, to jest jakiś mechanizm obronny, to jest coś, co do mnie przylgnęło w dzieciństwie, bo wierzyłam, że na przykład jak będę to robić, to będę bardziej kochana i bardziej bezpieczna. I teraz widzę, że to nie jest moje, że tak naprawdę kosztuje mnie to dużo wysiłku, żeby w ogóle taką być, że tak naprawdę to w ogóle ze mną nie jest spójne. I nagle, wiesz, to wszystko odpada, odpada i ty sobie myślisz, kurczę, to kim ja jestem, nie? I to jest taki trudny moment, tak jak właśnie Bardzo wspomniałaś, także chciałam trudny. też to, tak, chciałam to podkreślić, że to jest zupełnie normalne, to się dzieje każdemu z nas, ale to jest też ten moment, kiedy może ten reset nastąpić, bo coś odpada, żeby zrobić miejsce prawdzie, żeby zrobić miejsce temu, kim my jesteśmy naprawdę, a to jest niezwykle karmiące, to jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby doświadczać spełnienia w tym życiu. My nie możemy doświadczać spełnienia, jeżeli nie ma w tym życiu nas, a nie ma w tym Dokładnie. życiu nas nigdy, dopóki my żyjemy w trybie lękowym, w trybie samozabezpieczania. I każdy z nas, wierzcie mi bądź nie, być może się mylę, być może jeszcze czegoś nie widzę, ale ku mojej wiedzy na ten moment, każdy z nas żyje w takim trybie poranienia, niedojrzałości, nieświadomości, dlatego, że pokoleniowo sobie przekazywaliśmy nie na złość, nie bo jesteśmy źli, ale po prostu dlatego, że nie widzieliśmy, nie mieliśmy tego świadomości. I to, co jeszcze chciałam jedną rzecz tutaj o niej powiedzieć, bo powiedziałaś, że weszłaś w proces uzdrawiania ojcowskiej rany. I wiesz co, jak ja się zaczęłam zabierać za uzdrawianie swoich dziecięcych ran, to dla mnie też jakby pierwszorzędne to było, no oczywiście idę w stronę mamy najpierw, tak? Matczyna rana. I też to widzę, jak no mam u siebie te kursy dostępne, matczyna rana, ojcowska rana, wewnętrzne dziecko. Praktycznie u każdego pierwszym wyborem jest matczyna rana, u kobiet. I to jest okej, okay, nie? To jest jakby absolutnie okej. Okay. Natomiast do czego zmierzam? Zauważam taką tendencję, którą ja również miałam u nas kobiet, że my gdzieś tego ojca bardzo tak chronimy. Łatwiej jest nam z mamą przyjrzeć się, chociaż tam też jest dużo poczucia winy i wstydu i lęku, ale jednak gdzieś ten ojciec jest taki, tworzymy sobie takie wyobrażenie tego pierwszego mężczyzny najważniejszego w naszym życiu, jakikolwiek by on nie był i czy on w ogóle fizycznie był, czy w ogóle go nie ma. Bo jak go nie ma fizycznie, to może się wydawać, no to tam nie ma zranienia, ale tam to dopiero jest zranienie, bo to jest głęboka rana odrzucenia. Plus jeszcze na tym stawiamy fantazję o tej relacji z ojcem, więc go tak idealizujemy, taki sobie jego obraz tworzymy, że potem całe życie, to są te kobiety, które całe życie nie mogą znaleźć właściwego mężczyzny, ciągle im coś nie działa, nie, w relacji, bo gonią obraz, który sobie stworzyły na skutek albo fizycznej, albo emocjonalnej nieobecności ojca i nie mogą tego obrazu dogonić, bo ten obraz nie jest prawdziwy, to jest wytwór wyobraźni. I my gdzieś pielęgnujemy ten obraz ojca, tak bardzo jest nam bliski i bardzo się boimy zobaczyć, że ten ojciec wcale taki nie był i że ta relacja wcale taka nie była, że myśmy tak nie były przez niego traktowane, jak sobie wyobrażałyśmy gdzieś tam w sobie głęboko. I to jest bardzo bolesne, dlatego my często omijamy ten temat ojcowskiej rany szerokim łukiem. Ja ci powiem, że jak ja się zaczęłam zabierać za to, żeby stworzyć w ogóle taką przestrzeń kursową, warsztatową, to miałam duże, to było dla mnie wyzwanie, żeby zebrać materiały, które by były naprawdę rzetelne, które by były, wiesz, też takie, no po prostu byłyby całościowym, złożyłyby się w całościowy proces przechodzenia przez uzdrawianie ojcowskiej rany, dlatego że jeżeli już przynajmniej kilka lat temu tak było, jeżeli były tego typu materiały, to były głównie w relacji ojciec-syn. Bardzo niewiele było o ojcu i córce. I to kiedyś też troszkę myślę, były takie inne czasy, prawda, że ten ojciec niekoniecznie był taki, teraz jest jednak większa świadomość, natomiast w tamtych czasach, kiedy myśmy byli dziećmi, to raczej ten ojciec był gdzieś tam z boku, zwłaszcza jeszcze w tym PRL-u, to w ogóle był gdzieś z kolegami. Ale gdzieś. Wiesz, też mi się wydaje, że tak nie było takiej świadomości znowu tego, że on aż taką dużą rolę odgrywa. Rolę, tak.
w życiu kobiety, dziewczynki wydawałoby się, że to w większości mama, a tymczasem to jest naprawdę pół na pół. To wszystko się tutaj przekłada. Już zaraz przejdę do tego, w jaki sposób to się może między innymi przełożyć, ale właśnie chcę to podkreślić, że ta ojcowska rana jest bardzo ważna. Ja weszłam w swój proces uzdrawiania taki naprawdę konkretnie ojcowskiej rany wtedy, kiedy opracowywałam te procesy i kiedy potem je prowadziłam, byłam razem z grupą i po prostu jakby nie mogłam uwierzyć, że pomimo tego, że już byłam tak długo, ponad 10 lat w rozwoju i to takim pełną parą na całego, bo codziennie się tym zajmowałam w swoim życiu, to tak dużo zaczęło mi się uwalniać. Dokładnie to, o czym ty mówisz i na przykład takie jakieś w ogóle rzeczy, których bym się w życiu nie spodziewała, ja, jeżeli chodzi o sylwetkę, o relacje z jedzeniem, tak? O O tak, ja mam też bardzo dużo, dużo w to, tym gdzie mi się temacie. akumulowały dodatkowe kilogramy, których niekoniecznie chciałam doświadczać, to po Ja tak prostu. czekam na ten efekt uboczny, o którym mówiłaś. Ale Może wiesz, ja dopiero miesiąc nie chcę zobaczymy. tego tak dawać, wiesz, żeby to było, Wiem, bo ja żartuję czytam, sobie. napisałam chyba o tym w książce, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje, i też mówiłam na pewno właśnie w Warsztat. trakcie warsztatów, jak to u mnie wyglądało, jak już dotykałam tego tematu ojcowskiej rany, i właśnie, że ja po prostu zaczęłam szczupleć, i moja sylwetka zaczęła nagle być szczupła, i bo przestałam się bronić na poziomie ciała, nie? Gdzieś to samo zabezpieczanie, gdzie też doświadczałam przemocy fizycznej, i też był dom alkoholowy, dużo było takiej niepewności i dużo było takiego zabezpieczania, ale też znowu, żeby to nie przedstawić tak, okej, czyli u niej to był taki konkret, że w domu dużo się działo i to było bardzo bolesne i dużo zranień, dysfunkcyjny dom. Nie. Mój dom należał do najnormalniejszych w świecie. Normalny, przeciętny dom, rodzice chodzili codziennie do pracy. Wszystko było na pozór idealnie, dobrze. Działo się trochę za zamkniętymi drzwiami tego, co było bolesne, i to już właśnie wystarcza. I najczęściej to jest ta przyczyna, że my właśnie przybieramy różne mechanizmy obronne już jako dzieci i potem wnosimy je w dorosłe życie. I teraz jak? Już do tego przechodzę. Więc tak, zarówno wpływ mamy, jak i wpływ taty jest tutaj, no to jest porówno, tak? Mama jest jakby pierwsza w kolejności w tym sensie, że my jesteśmy w niej, z niej się rodzimy, więc ta więź, ten kontakt jest tutaj od początku bardzo bliska. Natomiast to nie jest tak, że ojciec tutaj nie ma znaczenia, bo on też w okresie prenatalnym wpływa na matkę, na to, jak ona się czuje. Emocjonalność matki z kolei wpływa na kształtowanie się naszego układu nerwowego, na naszą emocjonalność, więc to jest wszystko powiązane. I już bardzo szybko, w pierwszych latach naszego życia, też ta rola ojca zaczyna odgrywać bardzo, bardzo dużą rolę, nawet czasami potrafi być przeważająca, kiedy dziecko jest na tym etapie, że już nie tylko siedzi tak z mamą i się przytula i tylko ciepełko bezpiecznie i do piersi, ale już jest ten czas, kiedy ojciec wkracza i mówi: hej, dobrze, dosyć tego miziania, przytulania, chodź, że idziemy na drzewo, chodź, idziemy do świata, chodź, idziemy do życia. I czasami też dostaję takie pytanie: no ale który z rodziców tutaj wpływa na to, że na przykład nie czuje swojej wartości? Albo który jest odpowiedzialny za to, że ja dobrze teraz nie zarabiam? Albo który jest winien tego, że moje związki są teraz do bani? I tak dalej, i tak dalej. I znowu, to jest połączenie jednego i drugiego. Jedna i druga relacja jest tu istotna. Natomiast z jednej i z drugiej strony, jak pracujemy z matczyną i z ojcowską raną, to widzimy, że w trochę w inny sposób to na nas wpływa, bo relacja z mamą dla nas kobiet to jest ta pierwsza kobieta w naszym życiu, czyli nasz pierwszy wzorzec tego, kim jest kobieta w świecie, kim ona jest, co ona może, na co ona może sobie pozwolić, jak ona się czuje, co ona robi ze swoimi emocjami, czy ona je wyraża, czy ma na nie przyzwolenie, jak ona jest traktowana przez mężczyzn, tak? Czy ona realizuje się, czy ona potrafi zarabiać pieniądze, czy ona jednak może się wycofuje, czuje wstyd, że nie zasługuje, boi się, albo gdzieś przekłada odpowiedzialność finansową na partnera czy na kogoś innego. To wszystko jest nam modelowane. To wszystko my potem, jakby my tym nasiąkamy i my uczymy się, chcąc, nie chcąc, uczymy się tego, okej, tym jest kobieta, na tyle sobie może pozwolić, a na tyle to już niekoniecznie, to jej wypada, a to nie. Do tego oczywiście też się dokłada to, na ile mama jest z nami obecna, na ile przyzwala
na nasze emocje, w pełni, żeby były przeżywane, jest w tym też dojrzała, na ile nas naprawdę widzi, na ile nam towarzyszy. To wszystko wpływa na nasze poczucie własnej wartości, które potem też przekłada się na to, na ile my śmiało wychodzimy do tego życia i spełniamy się w tym życiu, ale nie z miejsca, bo można, tak jak zaczęłyśmy rozmowę, z takiego miejsca, że ja teraz wchodzę w osiąganie, w udowadnianie i to wszystko bazuje na lęku i na samozabezpieczaniu. Nie, to nie o to chodzi, tylko właśnie w taki zdrowy sposób, na ile ja, bo mama, to było rolą mojej mamy, pokazać mi, że ja mogę być w swojej prawdzie, że ja mogę być połączona ze sobą i iść za tym, co ja w tym momencie czuję, i się do tego dostrajać i sobie pozwalać też właśnie na te kobiece aspekty, na tą lekkość, na to, że przyjmuję, że też mogę coś dostawać, że mi się należy, że mogę być obdarowana przez drugą osobę, przez życie, że ja jestem tego warta, tak? Czyli to wszystko się tutaj zawiera. To też, Z kolei, czy ci powiedz wejdę mi, w głowę no. słowo, bo czasami jest też tak, że na przykład mamom się wydaje, że one to wszystko dają, że są obecne, że są i tak dalej, bo na przykład trochę u mnie tak było, natomiast nie są do końca obecne emocjonalnie, nie? Tak. Bo dlatego, że jestem tutaj ciałem, ale niekoniecznie duchem, bo właśnie, no bo właśnie mam swoją ranę też, więc No i to dla mnie to właśnie też nie jest było jakiś big bardzo, deal, nie? Tylko no, to jest ale właśnie. warto też sobie posłuchać tego też, jeżeli jesteście mamami, bo dla mnie to też dało mi do myślenia, w których momentach, bo jeśli chodzi o takie unikanie trochę, to jest też ten unikowy styl, który też się czasami objawia i też nie miałam pewnych rzeczy świadomości, więc dziewczyny, jeśli zdecydujecie się na pracę i z matczyną, i z ojcowską ranę, to przygotujcie się, że otworzy się przed nami wielki świat. Nowy, Nie. nowych Nie odkryć. wiadomo jaki, ale Osobne. na pewno nowy. Tak, nie wiadomo Tak. jaki, ale na pewno nowy. Nie, i to jest, wiadomo, jak wchodzimy w te procesy uzdrawiania dziecięcych zranień, to nam się nagle wydaje, zawsze tak jest, że przychodzą do mnie osoby i tak, kurczę, to teraz, co ja sobie narobiłam? Tyle teraz tych nieprzyjemnych emocji, tyle tego, Boże. Dawniej w ogóle tego nie widziałam, nie było, a teraz to w ogóle coś fatalnego się chyba dzieje, bo tyle tego jest. A ja zawsze mówię, nie, to nie jest tak, że coś ci teraz przybyło nagle. Popatrz, no wszystko, co się teraz w tobie dzieje, to się zawsze w tobie działo, to zawsze w tobie było. Różnica polega teraz na tym, że ty to nagle widzisz, a wcześniej od tego jeszcze traciłaś dodatkową energię, ogrom energii. I my kobiety często potrafimy być tak umordowane, tak wymęczone. I nawet nie wiemy dlaczego, a to jest właśnie ta energia, którą my użytkujemy na to zupełnie nieświadomie, żeby uciekać od siebie, od zobaczenia czegoś, od uznania czegoś, tak? Od widzenia siebie To jest trochę takie naprawdę. porządki, robienie takich gruntownych porządków, kiedy ten Tak. nagle ten wszyscy, cały ten brud i syf musimy zobaczyć, żeby po prostu móc wybrać, co faktycznie zostaje, co jest nasze, a co jest po prostu już nam niepotrzebne, jest jakimś reliktem przeszłości, Dokładnie. którego nie musimy ze sobą nosić i właśnie wkładać energię, żeby go dźwigać, nie? Dla mnie to Dokładnie. naprawdę. Może to było faktycznie trudny ten moment, ale dla mnie, ja osobiście wolę widzieć i wiedzieć, i teraz jakby decydować. Teraz jestem w takim procesie, że się zastanawiam, czy to jest moje, czy nie moje, i naprawdę czuję dużo większą lekkość, a to nie jest jakby, nie jestem w tym procesie lata, tylko Tak. miesiąc. Więc dziewczyny, nie jest tak źle, naprawdę warto. Nie no, nie, wiesz, to właśnie chodzi też o to podejście i to też przychodzi z czasem, bo na początku my mamy, właśnie jak jeszcze jesteśmy w takiej swoim poranieniu i niedojrzałości, to wychodzimy z tego małego, wystraszonego dziecka w nas, które chciałoby już, chciałoby szybko, chciałoby, żeby w ogóle ktoś za nich zrobił i boi, to dziecko w nas boi się poczuć za dużo, doświadczyć za dużo, w ogóle nie wie, jak z tym być, bo właśnie nikt nam tego nie modelował. To jest bardzo ważne, to co o tych emocjach, o których wspomniałaś, to jest niezwykle ważne, że mimo najlepszych intencji i naprawdę rodzic, jest tylu świetnych rodziców, którzy się tak starają i tak bardzo chcą i dają uwagę dziecku i bawią się z nim i zabierają i tu i tam i przytulają i całują i jedzonko i to i tamto, no wydawałoby się, że naprawdę, no bo tam jest ogrom miłości, to jest miłość. Tylko jeżeli rodzic sam w sobie nie widzi pewnych rzeczy, to on też, on nie widzi tego, że on nie pokazuje dziecku tego, co jest tak niezwykle ważne. Na przykład właśnie jak być ze złością, ze smutkiem, z żalem. Jak z tym w ogóle być? Jak sobie na to przyzwolić? On, na przykład, dziecko jest smutne,
To teraz nie chodzi o to, żeby mu ten smutek zabrać, żeby dać mu od razu coś na rozbawienie, rozweselenie, słodycze czy zabawić szybko, tak? Bo my wtedy jakby pokazujemy, wysyłamy sygnał dziecku, że te emocje nie mają prawa być, że one są niemile widziane, że one są niewłaściwe. A jeżeli my zaczniemy pozbawiać dziecka tych emocji, to ono już nie będzie wiedziało z czasem, co ono w ogóle czuje, przestanie sobie ufać. I będzie pozbawione tego kontaktu ze sobą, a potem będzie chciało żyć pełni, no ale nie może żyć pełni, jeżeli nie dopuszcza wielu Właśnie. części siebie, nie? Dokładnie, To jest tak. jakby. Ja teraz też, nawet czego mi się czasami wydaje, bo też właśnie jak się jest jeszcze w tym procesie takiego rozwoju i czy duchowego, czy jakiegoś takiego mentalnego i tak dalej, i pracujemy ze sobą. Ja powiedzmy, pracuję ze sobą lata, natomiast dopiero w momencie, kiedy przestałam pracować po wierzchu, wiesz, wkładać sobie jakieś tam afirmacje i jakby kierować się tym, co ktoś mówi z zewnątrz, a zaczęłam zaglądać do siebie do wewnątrz, to zobaczyłam, że tak naprawdę to są takie rzeczy, które nie da się po prostu stać innym człowiekiem, bardziej dojrzałym, jeżeli nie, właśnie tego w środka w sobie nie dojrzymy, nie pogodzimy się z nimi, nie pozwolimy sobie czuć. Dla mnie na przykład teraz ostatnio pojawiła się u mnie złość, bo jakby tam, jeśli chodzi o tę pracę z raną ojca, bo to też nie jest do końca tak, że ja tylko ruszyłam ranę ojca, bo pracowałam też z raną mamy, natomiast dla mnie samo uświadomienie sobie tego, że ja na przykład nie pozwalam sobie w ogóle na mieć posiadanie relacji z moim ojcem, to było przełom. Kiedy zaczęłam właśnie szukać, poszłam do Empiku znaleźć swoją książkę, ale dla mnie to był przełom. Wydawało mi się, że ja już mam to załatwione, dlatego że ja już, bo ja już mam to załatwione, bo to jest gdzieś, ja to już mnie to mnie nie dotyczy, ale jeśli to jest takie właśnie gdzieś zawieszone i udaje, że tego nie ma, no to znaczy, że sobie nie pozwalam czuć tej złości, tego smutku, tej żałoby, o której mówisz, a dopóki ja tego nie przeżyję i nie odpuszczę, to siedzi we mnie i mnie po prostu zjada od środka. I stąd jest ten największy problem, wydaje mi się, w dorosłym życiu, że my tak staramy się być dobrymi mamami, dobrymi żonami i tak dalej, być ze wszystkim najlepsza, a tak naprawdę może to jest właśnie ta rana, nie? Co się tak Dokładnie, objawia. dokładnie. My po prostu nie widzimy, ile w tym jest desperacji i takiego zabiegania o to, żeby być przyjętą, żeby być kochaną, żeby Tak. być uznaną właśnie za tą dobrą matkę, za tą dobrą żonę, partnerkę i tak dalej. I to jest wszystko okej, jakby to nie znika, wręcz powiedziałabym, że to ożywa. Kiedy my uzdrawiamy swoje rany, to nagle jesteśmy z tą drugą osobą tak naprawdę, w momencie, kiedy czujemy, że to jest dla nas prawdziwe, że ja teraz chcę z nią naprawdę być i to jest cieszące. Tam nie ma żadnych oczekiwań, tam nie ma żadnego takiego manipulowania tak naprawdę, Tak. nie? Że teraz ja jestem z tobą i teraz mnie ma to dać lepsze samopoczucie, czy jakiś mam się w tym dowartościować, czy uznać, czy poczuć właśnie lepiej, bo jestem dobrą matką, partnerką i tak dalej. Albo teraz, że ty masz na to mi jakoś odpowiedzieć. Ja manipuluję teraz twoimi nastrojami, przecież daję ci, to ty teraz masz mi na to odpowiednio odpowiedzieć albo zwrócić w przyszłości, tak? Dla Na mnie wszystko też się to. właśnie ten informacja na przykład o dziurze ojca i matki, to No. był dla mnie w ogóle, jak sobie to uświadomiłam, że coś takiego jest i zaczęłam się przyglądać bardziej swoim życiu, czy to faktycznie u mnie działa, to zobaczyłam, kurczę, przecież ja nie muszę sobie tego wypełniać żadnej pustki, bo jakby nie jestem pusta, ale to był dla mnie też takie, czasami mówię, najprostszą rzeczą to jest to, żeby coś zauważyć, nie? Żeby Tak. przestać się na czymś spotykać, to trzeba po prostu to zauważyć, więc dla mnie naprawdę no to, co to jest, są rzeczy przełomowe. Oczywiście odkrywają się pewne głębsze warstwy, ale ja widzę, jak na przykład jak moje życie jest teraz pełniejsze, ale też jak mogło być pełne, gdybym ja podejmowała decyzję nie ze strachu, nie z tej dziury, czy tam z tej rany ojca i matki, z tego, jak ja siebie wartościowałam, ale właśnie z tego, że po prostu no jestem, że jestem taka, że chcę żyć tak, a nie inaczej. I to są właśnie chyba te największe takie objawy w naszym życiu, że my nie sięgamy po to, czego chcemy, że żyjemy życiem trochę przeglądając się w oczach innych ludzi, szukając tam swojej wartości, a tak naprawdę jej tam nie ma, jej tam nie znajdziemy i uświadomienie sobie tego to jest po prostu zakończenie jakiejś takiej pracy Syzyfa, bo chcemy coś osiągnąć, szukając, robiąc coś, co w ogóle nas nie zbliża do tego. I dla mnie to jest takie też przełomowe, że wiele kobiet bardzo często
nie wiem, grzęźnie w jakichś związkach, które im nie służą, w pracach, których nie cierpią, które nie dają im satysfakcji, tylko i wyłącznie dlatego, że jakby gdzieś tam w środku nie potrafią uwierzyć w to, że są już pełne, nie? To jest dla mnie takie dokładnie trochę smutne. Wiesz, to tutaj też jest ten aspekt, właśnie to jakby efekt, następstwo relacji z ojcem, nie? O której jeszcze nie wspomniałyśmy. Więc tak pokrótce, to jest relacja z tatą dla córki, to jest po pierwsze to, jak ja jestem widziana, no to jest jakby takie oczywiste, nie? W oczach mężczyzny, kim ja jestem, jak ja jestem przez niego traktowana, na ile ja jestem dla niego warta, czy ja muszę zasłużyć na to, żeby być warta, czy ja muszę jakoś się wykazywać, czy ja muszę właśnie osiągać na różne sposoby, czy udowadniać, czy ja po prostu mogę być sobą, tak? To jest jedno bardzo, bardzo ważne, więc to bardzo mocno wpływa znowu na kształtowanie się takiego poczucia swojej wartości i poczucia zasługiwania. I też przyjmowania od życia. A drugie to jest to, że ojciec to jest to paliwo, ten motor, który nam właśnie wskazuje na to, jak wyjść do życia. I on tutaj, oczywiście matka też, tak? Bo matka swoją postawą modeluje, pokazuje, jak ona się spełnia, jaka ona jest w świecie, na co sobie pozwala. Ale ojciec to jest ten zasób, to jest ta energia, która nam pokazuje, kurczę, naprawdę można, możesz iść po to, na czym ci zależy, możesz to eksplorować, możesz tego doświadczać. Jak się coś nie uda, jak coś nie wyjdzie, okej, to jest kolejne doświadczenie, świat się tutaj na tym nie kończy, świat się składa właśnie z galerii różnych doświadczeń, których sobie po prostu kosztujemy, tak? Możemy iść, możemy doświadczać, nie musimy się bać, mamy do tego prawo. Więc to jest to wyjście do życia, to jest to prosperowanie, to jest to też ogromny zasób właśnie w otwieraniu się na dobre zarabianie, na pieniądze, tak? Wychodzenie, wiesz, w ogóle wokół pieniądza i tutaj pieniądz, kobieta, dużo jeszcze w dalszym ciągu jest tego wstydu, tego oporu, że nie wypada, że w ogóle nie wypada sięgać albo nie wypada w ogóle chcieć. Oj, o wstydzie, co do pieniądza, to też jest to, też musiałam, wiesz, dużo ze sobą popracować, bo też, i kurczę, to wiesz, czasami się wydaje, że jesteśmy takie odważne i że ten wstyd na pewnym etapie nas już nie dotyczy, że wiele rzeczy przepracowano, potem się okazuje, że jak mam powiedzieć komuś, ile zarabiam pieniądze, to nagle się to nie jest w stanie mi przejść przez usta. Tak. Dla mnie to była ogromna praca z moim wstydem, z połączenia się ze mną, żeby po prostu z tego wyjść, ale tu też pod tym jest właśnie to, jak wygląda moje relacje z rodzicami i moja relacja z ojcem też, nie? Ale też zauważ, że na przykład mężczyźni nie mają tutaj akurat w tym zakresie tak zazwyczaj, nie? Bo nie mogę znowu tutaj wszystkim tego przypisać, generalizować, ale wydaje mi się, że w większości oni nie mają z tym problemu. Oni nie mają problemu, żeby iść po podwyżkę, żeby powiedzieć, że zasługują na więcej, że uważają, że zasługują na więcej, żeby powiedzieć, ile mają, że jak im coś wychodzi. To nie jest w ich odczuciu, że ja się teraz chwalę, że w ogóle to jest wstyd, nie? My mamy tego dużo, dużo więcej. Ja sama to u siebie widziałam i to też tak czasami tak wyraźnie widać. Wiesz, jak pracowałam, nie wiem, czy też było takie twoje doświadczenie, ale też jestem ciekawa, jak pracowałam właśnie w banku, w korporacji, gdzie to było jakby normalne, że tam chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze dla firmy, to tam było jakby większe przyzwolenie, wręcz to było nienormalne, żeby ktoś nie chciał tam dużo zarabiać, no bo o to przecież chodziło w tym środowisku. Więc tam mi było łatwiej wychodzić po ten pieniądz, pomimo, że byłam wtedy bardzo głęboko poraniona. Natomiast jak odeszłam z takiej pracy, z etatu i zaczęłam zajmować się swoją działalnością, plus do tego tak życie chciało, że to jest działalność, w której wspieram innych, to Matko Święta, ja przez pierwsze lata w ogóle miałam w sobie tyle oporów, tyle lęku, tyle wstydu, żeby w ogóle wziąć za coś pieniądze, że ja to tylko, wiesz, wszystko chciałam za darmo, za darmo, za darmo, no ale ja na początku żyłam z oszczędności, bo miałam ich sporo, a potem sobie pomyślałam, kurczę, bez sensu, całe życie dobrze prosperowałam finansowo, nagle przeszłam coś takiego, robię w końcu coś, co naprawdę lubię, co mi daje przyjemność, ale sobie nie pozwalam na to, żeby tutaj zarabiać, tak? Więc i to był dla mnie też taki bardzo głęboki proces, ja zobaczyłam, jak bardzo mi to nie idzie w parze, ja zobaczyłam, że ja całe życie wierzyłam w to, że owszem, mogę dobrze zarabiać, ale tylko i wyłącznie wtedy, jak robię coś, co jest ponad moje siły, czego w ogóle nie lubię, czym się morduję, to wtedy za
zasługuje. Wtedy zasługuje na jeszcze dla nagrodę. kogoś. Ja mam dokładnie bardzo podobne przemyślenia. Pracowałam w New Yorkerze, byłam na etacie i byłam kierownikiem regionalnym. Dla mnie wspinanie się po tych szczeblach kariery było ok, bo to było udowadnianie swojej wartości. Tak. Do tego też uwielbiałam, kiedy moje sklepy miały zawsze najlepsze wyniki i byłam najlepsza on the top, bo to było udowadnianie i ktoś mnie docenia, dostawałam, wiesz, premię i tak dalej, no to czułam się, że zasługuję na to. W momencie, mówię, dla mnie w ciągu, odkąd prowadzę swój biznes, w ciągu ostatnich 4 lat zrobiłam większy rozwój wewnętrzny, taki prawdziwy i głęboki, niż przez 13 lat wcześniej na etacie, dlatego, że ja musiałam stanąć i się z tym wszystkim zmierzyć, bo tam szłam po prostu na tym programie, który właśnie powtarzałam przez całe moje życie, najpierw w szkole, potem na studiach, wszędzie musiałam zasługiwać, osiągać, ja też po prostu pracowałam no 24 godziny na dobę, ale dostałam jakąś pochwałę i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam swój biznes, jakby wiedziałam, że moim celem będzie, powiedzmy, muszę zarabiać, no bo jakby nie miałam, no musiałam zarabiać. Natomiast dla mnie, jeszcze jak ja zaczęłam uczyć kobiety oszczędzania, to dla mnie już oczywiście wydawało się, że mam misję i jak ktoś nie umie oszczędzać, to ja powinnam go uratować. Oczywiście następny program, że jestem ratowniczką i wszyscy ludzie potrzebują ratowania. I dużą pracę, i moja praca, tak naprawdę mój rozwój taki w tym temacie zaczął się, kiedy ja po prostu, było dla mnie trudne, sprzedaż. Nie rozumiałam tego, że jeżeli ktoś nie włoży jakiegoś swojego zaangażowania finansowego w produkt, w kurs, to ja za darmo ludzi nie uratuję, że ich nie muszę ciągnąć na swoich plecach, rękach i tak dalej. Ale to było dla mnie coś, co było właśnie takim moim pierwszymi drzwiami, które musiałam przejść, żeby w ogóle, nawet nie to, żeby prowadzić biznes też, ale żeby otworzyć tą furtkę, że to jednak mam coś w sobie do przepracowania, to nie jest taki świat. Więc tak. To był dla mnie przełom. Tak, i wiesz co, ja sobie też tak myślę, zobacz jak często jest tak, już na szczęście jest coraz większa świadomość tego, że właśnie, żeby zacząć tutaj od źródła, że to tam się wszystko zaczyna i tam trzeba się przyglądnąć, czyli chodzi o tą bazę, o te dziecięce zranienia. I wtedy wszystko się zmienia. Natomiast bardzo często jest takie podejście też po dziś dzień stosowane, żeby widzę, że mam problem, czyli chcę coś zrobić z tymi symptomami, tak? Mam problem, żeby na przykład właśnie, nie wiem, powiedzieć, że tyle, a tyle mi się należy za to, tak? Czyli żeby wycenić, czy żeby pójść po podwyżkę. Ewidentnie mam z tym problem. No to ja teraz, nie wiem, idę na kurs, może jakiś taki tak. kurs istnieje. Albo uczę się po prostu na wszelkie możliwe swoje prywatne sposoby, żeby zebrać w sobie siłę, żeby tą tak. gotowość zebrać, żeby mieć tą pewność siebie. Nie wiem, chodzę po rozżarzonych kamieniach i jestem, mam powera i krzyczę, mam powera, mogę to zrobić. I teraz w tym przypływie tej energii, że mogę, nagle po prostu idę po podwyżkę, mówię, ty mi oddaj pieniądze, tutaj jest moja cena i w ogóle wiesz o co chodzi, że jakby to jest właśnie to po powierzchni, nie? Że ja teraz tak naprawdę nie przyglądam się, dlaczego ja w ogóle tak mam, czego ja się tutaj boję, skąd to wynika. Nie widzę tego, że to dziecko we mnie w ten sposób się przed czymś zabezpiecza, że to tak naprawdę jest wołanie o bezpieczeństwo, o miłość, tak? O otulenie. Ja tego wszystkiego nie widzę, to wszystko jest pominięte. Tutaj jest, to jest taka przemoc wręcz w stosunku do siebie, że ja teraz mam siebie przymusić, żeby jednak to zrobić, tak? I że chociażby nie wiem. To jest takie trudne i to jest potem na przykład, tak. ja nawet pamiętam też swój pierwszy taki etap, kiedy tak zrobiłam, przeszłam przez to, zmobilizowałam się i okej, widzę wyniki, no to mnie to satysfakcjonuje, ale to było dużo trudności. To było takie, jakbym niosła kamień i to i wiele kobiet też tak myśli, że dlatego nie prowadzi swojego biznesu, bo to jest takie trudne, bo będzie mi to wymagało ode mnie tego sprzedawania, to sprzedawanie jest takie trudne. I ja dopiero w momencie, kiedy właśnie zaczęłam pracować, z czego to wynika? Przecież wcześniej się nie stwierdziłam sprzedawać, pracowałam w sklepie, wiesz o co chodzi. Jeszcze innych uczyłam, jak sprzedawać bardziej efektywnie i dla mnie to było proste i oczywiste i znam te wszystkie metody i style klienta i wiem, jak do nich mówić, a jak muszę wychodzić sobie, to dla mnie, że muszę dawać ludziom za darmo, ich muszę ratować. I dopóki właśnie to czujemy tą trudność i tą ciężkość, no to będziemy zawsze walić głową trochę w mur, dopóki się nie zorientujemy, żeby sięgnąć właśnie do swojego wewnętrznego dziecka. No ja muszę ci pokazać, jak ja leczę swoje wewnętrzne dziecko. Dlatego, że... Teraz coś pokazujesz? Słucham? Bo ja to nie widzę. Aha, bo ty nie widzisz. Pokazuję wam moją lalkę Barbie.
Dlatego, że wiecie, w momencie, kiedy my nie będziemy sięgać do tego małego dziecka, które czasami się nas budzi i prowadzi nasz biznes, ja bardzo często łapę siebie teraz jeszcze w takich momentach, w którym jestem tutaj wielkim CEO, po czym mała Beatka stwierdza, że ona nie da rady, albo to się jej nie podoba i nie będzie tego robić, więc mówię, dla mnie siedzi tutaj zawsze moja Barbie, na którą nigdy całe życie nie było mnie stać i nawet jak sobie ją kupowałam, to mi się wydawało, że wiecie, oryginalna Barbie to kosztuje chyba z 2 miliony. Przysięgam wam, jak weszłam na Allegro, to jak zaczęłam, że 40 zł, to mi mówię, Jezus Maria, bez jaj, muszę wybrać jakąś droższą. I ona teraz tutaj ze mną siedzi i za każdym razem, kiedy ja mam taki moment, że wracam właśnie do tej wystraszonej małej dziewczynki, która nie zasługuje, która musi udowadniać, że swoim rodzicom, swojemu tacie, że jednak zasługuje na tą miłość i że jest, nie wiem, ważniejsza niż wódka, to ja sobie patrzę na tą lalkę i mówię, każdy ma swój symbol, natomiast jednak warto się sobie z tym udowodnić i popatrzcie na mnie, ja siedzę tutaj, gadam do 100 ludzi, obejrzę parę tysięcy i pokazuję wam moją Barbie i to jest okej, ja się już tego nie wstydzę, dlatego że kiedy ja nie stawię temu czoła i nie przyznam się, że tak jest, no to ja będę nadal jakimś niewolnikiem, tak. Nie siebie. Dokładnie. Ja myślę, że to jakby największą wartością właśnie, też tak czuję też tutaj naszej rozmowy jest to, że właśnie podzielenie się własnym doświadczeniem, nie? Że to nie jest znowu gdzieś tam jakaś teoria, tylko po prostu życie, nie? I co się dzieje w tym życiu i na skutek czego i że tak naprawdę to nie jest coś, na co jesteśmy skazani, tylko po prostu musimy to zobaczyć, spotkać się z tym i już dalej iść świadomie, wybierając właśnie, siebie. Ale może się okazać tak, że myśmy wyszły, zobaczyłyśmy i pojawia się opór, pojawia się jednak jakaś, że to jednak ja nie chcę może tego widzieć. Opór to masz obecną, to nawet nie, że może, to na pewno. I co? I myślę sobie, jednak może nie, bo jak co się okaże, jak ja nie będę lubiała tej osoby, którą jestem naprawdę pod tymi moimi 40-letnimi ranami. I może się tak pojawić i założę się, że wielu osobom się pojawia i na pewno mnie się też nieraz pojawi. Natomiast jak wtedy to zauważyć, jak się wtedy sobą zaopiekować, jak wtedy działać? Chodzi o to, żeby przyjąć siebie nawet w tym, że siebie nie lubimy, czy że się sobie nie podobamy. Wiesz, to jest tak, jak byłyśmy dziećmi i czasami, no dzieci wiadomo, są słodkie, tak? Więc tutaj trudno mówić tak, że jakieś dziecko może być brzydkie, czy nieładnie wyglądać. Dla mnie wszystkie dzieci są słodziakowate i wszystkie bym zacałowała. Natomiast no, nie byłyśmy często przyjmowane właśnie, czy to z jakąś emocją, czy w jakimś nastroju, czy w jakimś momencie, który był dla nas trudny, bo byłyśmy teraz za głośne, za bardzo właśnie za hałaśliwe, za bardzo przeszkadzające, za bardzo wymagające, za bardzo rozkrzyczane, za bardzo zapłakane i tak dalej, i tak dalej. Więc my teraz też naszą rolą, bo w procesie uzdrawiania matczynej ojcowskiej rany ogromną rolę, poza tymi etapami, gdzie odkrywamy, co się w nas dzieje, na skutek czego, widzimy, jak to się przejawia w naszym życiu, na jakie zachowania to się teraz przełożyło właśnie, które nam nie służą w dorosłym życiu, na jakie reakcje i tak dalej, dużą rolę odgrywa wypuszczanie tych fantazji, tych wyobrażeń, czyli to jest ten proces już żałoby, gdzie jakby naprawdę sobie uświadamiamy i widzimy, że to wszystko, w co wierzyliśmy do tej pory, to była pewnego rodzaju fikcja stworzona, spreparowana dla własnych potrzeb, żeby czuć się właśnie bezpiecznie. I to już samo w sobie jest bolesne. Też tym etapem procesu zdrowienia tej żałoby jest wypuszczanie tych oczekiwań, że jeszcze ten ojciec, matka, których tak bardzo pragnęliśmy, że on jeszcze się pojawi, że on jeszcze, bo my ich cały czas szukamy w naszym życiu, my nawet nie wiemy. Każdy człowiek, z którym wchodzimy w kontakt, jest jakimś reprezentantem i ma nam potencjalnie dać coś, wypełnić tą dziurę, która powstała na skutek relacji z mamą lub tatą, tak? Więc my jakby wypuszczamy te oczekiwania, wypuszczamy te fantazje i też to, co jest bardzo ważne, stajemy się dla siebie rodzicem. I to może brzmieć dziwnie, ale naprawdę tak się dzieje, że my nagle widzimy, kurczę, my oczekujemy, że życie czy inni ludzie będą nas wspierać, będą nas obdarowywać zaufaniem, będą nas akceptować, będą nas szanować, ale jak przyjrzymy się sobie, to my same sobie tego nie dajemy. My sobie nie dajemy często tego wsparcia, my siebie nie widzimy, my siebie nie szanujemy, my to sobie tylko dowalamy, nie? I to jest właśnie to, żeby zobaczyć, gdzie ja jeszcze siebie tak traktuję i z tym wszystkim, jeżeli teraz siebie nie lubię,
To dobrze, przyjmę teraz siebie i taką, przyjmuję i to, że w tym momencie siebie nie lubię, albo w tym momencie coś mi się w sobie nie podoba. W tym momencie, nie wiem, doświadczam jakieś porażki w moim odczuciu, tak? Czy mam jakieś naprawdę złe myśli na swój temat? Okej, taką też siebie przyjmuję. Jeśli chodzi o to właśnie docenianie, to dla mnie to jest bardzo też taki dla mnie żywy przykład, dlatego że ja zawsze w mojej relacji z moim mężem mam coś takiego, że on nie docenia. Ja mam przez długi czas, kiedy ja zaczęłam prowadzić biznes, on ma swój biznes stacjonarny i dla niego to stacjonarny biznes to jest taki, wiesz, osadzony, wiadomo co robię, ja tu siedzę, nie wiadomo co robię, gadam do telefonu, o co chodzi. Jeszcze wcześniej, jak nie zarabiałam za bardzo pieniędzy, no to nie mógł tego zrozumieć. Mój mąż w ogóle zresztą też jest z Indii, tam jest w ogóle całkiem inna kultura i tak dalej. Natomiast dla mnie było tak, że on mnie nie wspiera, że on i cały czas na niego, on mnie nie wspiera i tak dalej. Aż właśnie w momencie, kiedy zaczęłam pracować bardziej ze sobą i z tym, czy ja sama siebie wspieram, czy ja w siebie wierzę, czy ja zawsze stawię się, na przykład stawiam dla siebie w moim biznesie na 100% i siebie w nim wspieram, albo korzystam z takich narzędzi, które mnie wspierają, czy tylko oczekuję, że ktoś inny będzie. I właśnie to było też, jak czytałam o tej dziurze ojca, chyba czy matki, już nie pamiętam dokładnie, natomiast to zrozumiałam, że kurczę, to jest to samo, że ja oczekuję, że będzie mnie ktoś wspierał na zewnątrz, a sama siebie nie wspieram. Więc to jest też, dziewczyny, warto sobie zadać pytanie, czy to, czego my oczekujemy od innych, to czy same sobie dajemy, bo bardzo często nie. I wystarczy zadać sobie pytanie, okej, skupię się teraz na sobie, jak ja mogę teraz wesprzeć siebie, co by było dla mnie teraz największym wsparciem, bo to, że powie mój mąż mi, bo też jest tak, on mi powie, no dobrze, jak tam, kochanie, w twoim biznesie, a ja się od razu, on, to jest jego wsparcie, a ja od razu to biorę, że ja nie tak chciałam, żeby mnie wsparł, inaczej, no nie, to nie jest bo dobre. Mamy swoje inny. Wyobrażenia. Tak. No ale to wynika z tego, że tak czasami naprawdę same nie wiemy, czego potrzebujemy, bo nie jesteśmy w żaden sposób połączone z tymi swoimi potrzebami i co to dla nas wygląda wsparcie. Nie tylko poklepanie po plecach chyba. No, przede wszystkim widzenie siebie tak naprawdę. To jest w ogóle dla mnie największa, w ogóle największa moc, największa tego procesu zdrowienia, to jest właśnie to, że ja w końcu siebie naprawdę widzę. Tak. Nieważne, w czym siebie widzę. Już sam akt widzenia, sam fakt, że naprawdę siebie widzę, to jest już tak uzdrawiające, żeby dokładnie naprawdę tak. siebie po raz pierwszy zobaczyć. I też takiego uczenia się dla mnie, uczenia się bycia dla siebie rodzicem, ale nie takim, wiecie, że który bije po łapach właśnie, nie, że a zrobiłaś to źle, to tak, tylko właśnie takim dla siebie bycie rodzicem, takim kochającym, takim, jakie staramy się być dla naszych dzieci, że nawet jak coś nie poszło, to jest okej. Okay. Następnym razem może będzie lepiej, natomiast teraz to jest okej, że jesteś smutna. I dla mnie to jest też taka duża lekcja, że czasami łatwiej jest nam też dać takie uczucia, być tym dobrym dla kogoś obcego, a dla samych siebie jesteśmy właśnie często tak bardzo niewyrozumiałe i to jest też oj, myślę, tak, coś, ja co... o tym wiem, wczoraj mam czytałam twój post o tej wyrozumiałości i o komarach. Tak. A powiedz mi jeszcze taki temat no. pieniędzy, zawsze ludzi ekscytuje, bo okej, okay, bo większość osób, ja mam takie wrażenie przynajmniej, może to być moje wrażenie, oczywiście jakaś moja projekcja, że kiedy powiemy, że uzdrówmy relacje z pieniędzmi, to ludziom jest dużo łatwiej siąść do tego, niż uzdrów relacje ze sobą czy ze swoimi rodzicami, że jakby mamy wrażenie, że to jest znów z boku i dopiero potem jak wychodzi, że tak naprawdę to nie jest nic innego, tylko to samo. No więc jak ta relacja, te zranienia z dzieciństwa odbijają się na tej naszej relacji z pieniędzmi. Jak to jest, że jednak kobiety częściej zarabiają mniej, nie pozwalają sobie zarabiać więcej przez na przykład właśnie nieuzdrowioną ranę ojca? No to jest właśnie, to już sobie troszkę mówiłyśmy o tym, bo tak naprawdę ta relacja wpływa na każdy aspekt naszego życia, więc przede wszystkim to się zawsze sprowadza, wiesz, ja mówię rana pieniądza, ale rana pieniądza, żeby było śmiesznie, niekoniecznie jest o pieniądzu, bo rana pieniądza jest bardzo często o tym, jak my czujemy swoją wartość, co tak naprawdę też jest związane, bo tu ile wartości widzimy, pieniądz płynie do wartości, tak? Więc on będzie płynął tam, gdzie my czujemy tą wartość. Jeżeli nie czujemy swojej wartości, to też ten pieniądz w naszą stronę jakby nie płynie albo płynie, ale my nie potrafimy się na niego otworzyć i go przyjąć. Po pierwsze, znowu, to jak nam reprezentowała tą relację z pieniądzem mama.
czy mama w ogóle operowała pieniądzem, czy ona zarabiała pieniądze, czy zarabiała wielkim trudem, czy zarabiała w lekkości, czy zarabiała w przyjemności, czy zarabiała z przymusu, bo nie miała wyjścia, czy zarabiała tylko byle coś tam wpadła, a tak naprawdę to głównie utrzymaniem zajmował się kto inny, bo to nie jest rola kobiety. Tak? Czy mama w ogóle zarządzała pieniędzmi, czy wiedziała, co się w nich dzieje, ale czy robiła to też znowu z taką lekkością i mądrością, czy robiła to z kontroli, z lęku, że muszę tutaj przyoszczędzić, bo tu się martwię, czy wystarczy, muszę kontrolować wszelkie wydatki, rozdzielać, wydzielać, bo też, bo to naprawdę, tu jest tyle niuansów, temu wszystkiemu trzeba się przyjrzeć, odnosząc to do swojej sytuacji, bo jeżeli podejdziemy znowu do tego powierzchownie, to tylko jeszcze bardziej się w tym zaplączemy, bo ktoś powie, to moja mama, przecież ona w ogóle, tata jej oddawał pieniądze, ona wszystkim zarządzała, no to ona była świetna z tymi pieniędzmi i ja powinnam teraz też być świetna z pieniędzmi, więc to w ogóle nie jest prawda, co ty mówisz. A wiesz, a jak zaczynamy drążyć dalej, się okazuje, że owszem, mama trzymała całą kasę, mama zarządzała, tylko właśnie to było z takiego miejsca obsesyjnej kontroli, lęku ogromnego, tak? Że ja teraz nie ufam nikomu, ja muszę tutaj trzymać rękę na wszystkim, bo i inaczej potem to coś powielamy, prawda? Coś ja tu mogę uchnie, coś powiedzieć coś zniknie. O tym. Dokładnie. Więc tutaj to może pójść naprawdę w każdą stronę. Albo na przykład mama była taka, że ciągle jak coś chciałam jako dziecko, to nie mam na to teraz pieniędzy, a to są głupoty, a po co ci to, więc w sumie nigdy tego nie dostawałam, co chciałam. Moje potrzeby, moje pragnienia były traktowane zawsze jako jakieś widzimisię i nie było na to pieniędzy, tak? I teraz taka kobieta w dorosłym życiu, mogłoby się wydawać, z jednej strony niektóre kobiety będą to powielać, czyli będą robić tak jak matka, ale z drugiej strony my też możemy zawsze przyjąć postawę jakby w opozycji. I teraz kobiety czasami dziwią się i zastanawiają się, to czemu ja tak mam, jak moja mama była na przykład taka super oszczędna, ale to nie chodzi o taką oszczędność, której ty uczysz, wiesz, że zdrowe oszczędzanie, żeby mieć i tak, nie? Tylko chodzi mi o taką, wiesz, taką sknerowatość i w ogóle to wszystko bazujące na lęku, że ja teraz nie mogę grosza wypuścić na siebie, na innych, na nic, no bo mi zabraknie. Lęk, 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 nie? I teraz to czemu ja tak mam, że ja po prostu jestem taka rozrzutna, że ja to w ogóle nie mogę złotówki przy sobie zatrzymać. Cały czas, zanim się zastanowię, to wydaję te pieniądze w ogóle w nadmiarze. I to często też jest właśnie dlatego, że mieliśmy inaczej w dzieciństwie i teraz po pierwsze chcemy sobie to trochę zrekompensować, ale po drugie, coś ciekawe, na skutek matczynej rany dzieje się taki trik, którego my nie jesteśmy świadome w naszej głowie, że teraz za każdym razem, jak my rozpieprzamy tą kasę, nie, to jest tak, jakbyśmy tak symbolicznie pokazywały dumnie z mojej matce, a właśnie, że mogę. A patrz, że mogę. A to właśnie, tak, że i to mogę. Jest właśnie już życie nie w takiej zabroni. niewoli, prawda? Tak. Jesteśmy taką marionetką, mimo już same nie wiemy. To ja jestem teraz, bo szkoda, że nie widzimy, nie widzisz mnie, bo byś wiedziała, jak kiwam głową. Ja wyszłam dokładnie z takiego i przeszłam przez te etapy. Zanim doszłam do takiego oszczędzania, które jest nie oszczędzaniem, ale zarządzaniem swoimi finansami, tak, czyli zarządzanie. Braniem odpowiedzialnością za swoje życie, no to przeszłam etap mojej mamy, która zawsze bała się o pieniądze i zawsze nam było za mało i braknie i na nic nas nie stać. Więc potem sobie, kiedy zaczęłam dobrze zarabiać, to było moim jakby celem, to żebym ja mogła po prostu sobie wydawać na co mi się chce, tylko że doszłam do takiego momentu, że ja wydaję na co mi się nie chce, bo ja nie wiem, co mi się chce, tylko po prostu wydaję te pieniądze właśnie, bo żeby udowodnić sobie, coś że mnie daje, stać. Samo już no, wydanie tego no. pieniądza w tym momencie i to jest właśnie to zranienie, że teraz masz ten przypływ euforyczny tak. wręcz, bo teraz to jest taki, jakbyś za każdym razem pokazywała, na maszynach, a właśnie, nie? że mogę. Nie? I czujesz ten power, czujesz tą swoją moc, czujesz, że jesteś już teraz w takiej pozycji, gdzie ci nikt nie podskoczy, że ty możesz, nie? No ale to tak jak mówię, to może pójść tak naprawdę w każdą możliwą stronę, ale na szczęście, bo to by była tragedia, gdyby tak było, że te wszystkie nasze takie destrukcyjne sposoby zarządzania pieniądzem, bycia z pieniądzem, z obfitością taką szeroko rozumianą, że wymagałyby od nas gdzieś pracy tu i tam, i tam, i tam, nie? Że to jest tak naprawdę taki dar i takie cudowne, jak się na to może tak popatrzeć, że to się sprowadza do tych dziecięcych zranień, więc wystarczy tutaj się temu przyglądnąć tak. i zobaczyć, czy na przykład, i też co jest takie typowe, to jest solidaryzowanie się z matką. O tak, Dla nas to ja miałam kobiet, bardzo dużo.
że dla mnie było trudne, przy tym wracając do tego wstydu o mówieniu o przychodach, ja w ogóle miałam takie coś, że jakby kiedy moje przychody zaczęły być naprawdę wysokie, czyli przekraczać to, co powiedzmy ludzie uznają za normalne, ja jakby to nie jest tak, że to stało się nagle, też potrzebowałam zrobić proces, żeby wiecie, kiedy zarabiasz, nie wiem, tam, nie wiem, 3, 4, 5 tysięcy, a potem robisz przelew na ZUS 3, 4, 5 tysięcy, to musisz sobie zmienić trochę mentalność. Ale potem dla mnie było trudnością mówić o tym, jakie są moje przychody, żeby właśnie nie urazić na przykład mojej mamy, która w ogóle dla niej takie pieniądze były niewyobrażalne, więc to jest też coś, co musiałam mocno przepracować i nadal jestem w tym procesie, to nie jest tak, że to jest takie łatwe, natomiast to jest, no dużo się odkleja różnych takich rzeczy, wiesz, to jest kiedy w ogóle zaczynamy pracować. Bo na przykład z tym solidaryzowaniem, to ja dawniej w ogóle twierdziłam, że to jest jakaś bzdura, a potem zaczęłam to widzieć na każdym kroku, że rzeczywiście tak jest, że my gdzieś w sobie głęboko boimy się, że dla nas matka to jest zawsze ta figura, która jest ponad nami i my nie możemy być większe, my nie możemy mieć więcej niż ona. Do tego jeszcze, jeżeli jej było źle, jeżeli narzekała, jeżeli się nie spełniała, to teraz jakim prawem ja, jej dziecko, i oczywiście to jest wszystko nieświadome, to w tle się odbywa, ale zarządza naszym życiem, jakim prawem ja teraz mogę to mieć, mogę to utrzymywać, mogę się tym cieszyć, mogę w ogóle pokazywać, że ja to mam. Nie chodzi mi o takie, wiesz, pokazywanie. No wiem, ale w ogóle mówienie to jest... Ale po prostu tym żyć, ja to tego doskonale też pracę, rozumiem. Nie? Dziewczyny, jak macie tutaj jakieś przemyślenia i tak dalej, bo widzę, że tak słuchacie uważnie, żadnych komentarzy, to dzielcie się tym, wyślijcie nam jakieś serduszka, bo nie wiem, czy tam ktoś jest po drugiej stronie. Halo, ja wiem, że to są tematy trudne i wiem, że pewnie każda z Was teraz czuje różne trygery i poruszają się tam różne struny. Natomiast ja będę po prostu chciała jeszcze więcej się dzielić, bo ta droga, w której ja jestem teraz, jest trudna, ale ma cel. Ja widzę postęp, to nie jest taka droga, którą, wiecie, idziemy w tym kieracie, tylko biegniemy jak ten chomik. Natomiast tutaj każda ta energia, ten trud, który włożymy w to, żeby się temu przyjrzeć, żeby przepracować, żeby to usłyszeć, mówicie, jakbyście czytały w moim sercu. Bo wszystkie my jesteśmy w tym samym tak naprawdę, możemy się łączyć. Mamy różne doświadczenia, ale tak naprawdę to wszystko, jak się o tym mówi, ja też widzę, wiesz, jak prowadzę co niedzielę, mam live o 10 i jak się spotykamy, to zawsze jest tak, że niby coś tam gadam ze swojego doświadczenia, a po prostu, wiesz, praktycznie wszyscy rezonują, to też moje i to znam i to jest takie super, że możemy naprawdę się w tym otworzyć i sobie pokazać, że tak, to jest normalne, my jesteśmy normalne. No właśnie, bo człowiek żyje często w takim właśnie tym, w takim, takim tym przekonaniu, że coś ze mną jest nie tak, a tak naprawdę ze wszystkimi jest wszystko w porządku, tylko musimy zauważyć siebie i pozwolić sobie być sobą i wiem, że to jest może łatwiej, kiedy osoby takie jak ja czy Sylwia, które są powiedzmy trochę bardziej widoczne, też otwarcie o tym mówią, dlatego ja na przykład bardzo nie lubię takiego zawsze to, co mi mówicie, że jestem autentyczna. Nie lubię takiego udawania trochę na Instagramach i w internecie, że jest tylko różowo, bo nie jest. Wszyscy mierzymy się z różnymi wyzwaniami i dobrze o tym wiecie, natomiast zmierzenie się z nimi tak szczerze i zajrzenie właśnie do tych swoich ran pozwala je uzdrowić, bo jeżeli dla mnie to jest takie pocieszające, że jeżeli coś jest raną, to możemy to uzdrowić. I też na przykład wydaje mi się, że nie wiem, może opowiesz też o tym chwilę jeszcze... Bo też to, co było dla mnie takim trochę strachem i być może nawet jest, to że jak uzdrowię te rany rodziców, to się zepsują relacje z rodzicem i co dalej, bo tak naprawdę moim celem jest uzdrowienie mojej relacji z mamą, bo ja wiem, że na początku, kiedy zaczęłam jakby moją pracę, uświadomiłam sobie, że to było to, co mówiłaś w kursie, że sobie moja mama spadła z piedestału, czyli ja sobie uświadomiłam, że mogła odejść od mojego ojca, że to jej cierpienie i robienie z nas ofiar przez tyle lat to był jakby jej wybór. Ja wiem, że ona teraz może nie miała takiej, no ona nie miała świadomości, bo z nią o tym rozmawiałam, ale dla mnie to był taki moment, w którym się mi zawalił świat, nie? I teraz, żeby z powrotem wrócić na taki etap, kiedy mam dobrą relację z mamą bez jakiegoś obwijania się, bez tego właśnie wchodzenia, że a to była twoja wina. Jak mówiłaś o tym właśnie obwinianiu, to też mi przyszła do głowy taka historia z mojej mamy właśnie, że moja mama kiedyś kupiła do moich dziadków dom mu nóż i mój wujek przeciął sobie palce. I jak sobie przeciął ten palec, to powiedział, to jest twoja wina, że sobie przeciąłem ten palec, bo kupiłaś ten nóż. I czasami to tak jest, no nie, że sobie obwiniamy dookoła ludzi za rzeczy, które no, są absurdalne.
Jak swojego doświadczenia, jak to jest, to tak, że wiele osób może to powstrzymywać, że boją się jednak stracić tej relacji z rodzicem, może wolą jakoś to, jak to ogarnąć? O, jak... Powiem wam tak, że w ogóle zupełnie to jest na odwrót, tak, chociaż nie ma tutaj nigdy żadnych gwarancji, nie? To nigdy nie jest tak, a wejdź w proces uzdrawiania dziecięcych ran, to już po prostu masz gwarantowane, że będziesz mieć potem przecudowne relacje z rodzicami. Wszystko jest jedną wielką niewiadomą, ale generalnie chodzi o to, że jak my zaczynamy już z tego miejsca zdrowienia, bo to zdrowienie cały czas się wydarza, to nie jest gdzieś, że tutaj jest meta, koniec, kropka. Ja też o tym otwarcie cały czas mówię i pokazuję regularnie posty, w których demonstruję na własnych przykładach z życia, gdzie mi się to odpala, gdzie to, gdzie tamto i jak ja sobie z tym radzę i co robię. Właśnie dzięki temu, że już mam pewną świadomość i potrafię z tym być, tak? Więc to jest w dalszym ciągu proces, który się wydarza i na skutek tego procesu może być tak, że jakby, że na początku gdzieś my się oddalamy od tych rodziców, gdzieś, bo my potrzebujemy też przestrzeni, żeby być ze swoją żałobą, żeby być ze swoim żalem, żeby być z tym, co jest teraz odkrywane przez nas i to może być, no i jest zazwyczaj dla nas przez jakiś czas gdzieś tam trudniejsze. Natomiast pamiętajmy o tym, że znaczy większość ludzi ma ten przywilej, że możemy wchodzić w takie procesy jakby anonimowo, w sensie takim, to trochę też nawiążę do siebie, że wchodzimy w procesy uzdrawiania dziecięcych ran i to jest nasz indywidualny proces. W tych procesach nigdy nie chodzi o to, żeby chodzić w interakcję z rodzicem, chyba że się chce, ale generalnie nie ma takiej najmniejszej potrzeby. To jest nasz proces. Dla mnie było to o tyle trudniejsze, że ja się upubliczniam, więc dla mnie w ogóle wydanie takiej książki, mówienie o tych rzeczach publicznie, naprawdę było piekielnie trudne, bardzo, bardzo trudne, dlatego że moi rodzice są bardzo wyczuleni na to, czym ja się teraz dzielę. Wiecie, środowisko, dom, gdzie wszystko się działo za zamkniętymi drzwiami. Ja o wielu rzeczach opowiadam otwarcie. Nagle to po prostu ma dostęp do świata i tutaj akurat w mojej sytuacji, gdzie myślę, że to jest taka właśnie taki hardkorowy bardziej scenariusz, oni często czuli się tym dotknięci i wpływało to na naszą relację, gdzie to wymagało naprawdę ogromnej dojrzałości, otwartości i komunikacji obustronnej, przy czym no, ze strony rodziców dalej gdzieś nie była to taka świadomość, jak myślę, że już miała miejsce po mojej stronie, więc to o tyle było tutaj trudniejsze w naszych relacjach, a mimo wszystko i tak, to do tego zmierzam, koniec końców, my teraz mamy, naprawdę w ogóle to jest nieporównywalne, jakie my mamy teraz relacje, a jakie mieliśmy dawniej, bo dawniej to były relacje powierzchowne, to były relacje udawane, tam dużo było takich elementów wzajemnej manipulacji, wykorzystywania się i krzywdzenia tak naprawdę. Tego obwiniania, że powinno się coś pewnie zrobić, a nie powinno, to tego nie znam, zwłaszcza przy świętach. Tak. Teraz jest to po prostu w otwarte karty, co nie zawsze jest wygodne. W otwarte karty nie jest wygodne na początku, tak? I ja tego doświadczyłam pełną parą właśnie z racji tego, że ja mówię o tych rzeczach i moi rodzice czuli się bardzo dotknięci tym, że ja poruszam takie tematy i wszędzie się doszukiwali. Moja książka Zranieni w dzieciństwie, gdzie ja książek napisałam już na ten moment 5, to ta jedna książka była po prostu, każde zdanie było wzięte pod lupę przez moich rodziców. Wszystkie inne książki, które były w innych tematach, pewnie były przekartkowane, o ile w ogóle. Wiecie, o co chodzi, że jakby tutaj, gdzie ktoś ma swoje zranienia i dużo jest tego lęku, no jest też to wyczulenie, taka obsesyjna wręcz czujność i skanowanie wszystkiego i to jest trudne, ale my musimy w tym wszystkim pamiętać, że to chodzi o nasze życie, tak? Dokładnie. Że my tak naprawdę nie robimy tutaj niczego złego, bo to jest znowu to nasze zranienie, gdzie my się czujemy tą małą, wystraszoną dziewczynką, która coś przeskrobała i teraz się musi tego bać, musi się wstydzić, bo rodzic będzie na nią zły. Nie, my jesteśmy już dorosłą osobą, my chcemy, każdy z nas, żyć dobrze, chce czuć się dobrze, chce żyć zdrowo, chce się spełniać, kosztować tego życia i to wymaga od nas wyjścia z pewnych wzorców zachowań i nastawienia do siebie i do życia, które przylgnęły do nas w dzieciństwie na skutek, no bo czego innego, jak nie relacji z najbliższym otoczeniem. No wiadomo, to jest oczywiste i tak to pokoleniowo się kręci. I tak jak mówię, no czasami możemy się
się tego bardziej, pewnie gdzieś ten lęk się pojawia, że może będą jakieś zgrzyty w relacji z rodzicami, natomiast najczęściej jest tak właśnie, że te relacje naprawdę stają się bliskie i prawdziwe i zupełnie innej jakości, więc w ogóle bym jakby, Bo no. to jest też tak, że ja widzę na przykład nawet, bo powiedzmy, pracuję ze zranieniami, z rodzicami, moja mama jak przyjeżdża, no to ja też, ja widzę, jak to ewoluuje. Też moje, wcześniej mnie wszystko denerwowało, teraz jestem w stanie, to pracuję cały czas ta relacja. Natomiast ja widzę, że to, że ja na przykład staję się bardziej dorosłą osobą, dojrzałam emocjonalnie, bardzo wpływa na mnie, na mój związek z moim mężem, z moim synem. I ja, oni nic nie zmieniają w sobie, ja się zmieniam, ja reaguję inaczej i cała ta relacja zyskuje. Tak samo myślę, dzieje się z rodzicami. Natomiast to jest też te ważne, o czym trzeba pamiętać, że pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to uświadomić sobie, że nie odpowiadamy za to, co sobie inni ludzie myślą. Nam się czasem wydaje, że jak ja się, i to jest taka chyba też taki objaw tego zranienia, że ja zrobię to czy tamto, to wtedy będę kochana. A tak jest, że tak naprawdę ja się często tego przekonuję, ty pewnie Sylwia też będąc na widoku na Instagramie, że ja czasami, ja zawsze działam z dobrą intencją. To, co ja mówię, co ja uczę, jest z dobrą intencją, a są takie rzeczy, które po prostu w innych ludziach właśnie poruszają to i to tu piszecie, że rezonuje z wami ten live, albo pewnie wiele osób w połowie wyszło, dlatego że tak mocno ich to uruchomiło, i ja mam nadzieję, że to ziarno zacznie kiełkować i będzie pracować na korzyść. Natomiast to, że ja nie powiem wam o tym, że mój ojciec był alkoholikiem, dla mnie to też była droga do tego, żeby w ogóle rozmawiać z znajomymi, a co dopiero na Instagramie. Natomiast to wszystko, to bycie w swojej prawdzie jednak jest najbardziej bezpieczne, bo będąc ze sobą spójną, no to ja nie wiem, co ludzie inni pomyślą, ale być może moje bycie w prawdzie, czy twoje bycie w prawdzie jest tym, czego te osoby potrzebują, bo ja potrzebowałam tego, żebyś ty mi to powiedziała, żebyś pokazała, że to można uzdrowić i dzięki temu jesteśmy teraz tutaj. Natomiast uczenie się tego, że ja nie odpowiadam za to, że na przykład mój mąż zareaguje tak, a nie inaczej. Jeśli moje intencje są dobre, no to ja reagując, robiąc coś, co mi się wydaje, że on będzie dla niego okej, że on zareaguje dobrze, to zawsze jest jakby wróżenie trochę z fusów, nie? Więc też w ten sposób warto patrzeć. Tutaj pojawiły się jeszcze pytania. Dziewczyny, jeśli macie jeszcze jakieś pytania. Aha, tutaj u mnie w domu mama miała wydzielane pieniądze, tata zarządzał finansami, a ja jestem w kolejnym związku, gdzie utrzymuję dom, czyli zupełnie przeciwieństwo. To chyba tak, jak mówiłaś, nie? Że sobie Tak. udowadniamy Bo teraz. to może pójść jako przeciwieństwo, ale może też pójść właśnie, może być powielane, a może być mieszanka tego i tego. To jest tak samo, jak można bardzo mieć dużo lęku i czuć dyskomfort ogromny, wydając pieniądze, i mogłoby się wydawać, że to automatycznie pójdzie w taką oszczędność wręcz, no takie trzymanie wszystkiego przy sobie, a tymczasem taka osoba potrafi też być bardzo rozrzutna i ona za każdym razem, jak jest rozrzutna, to się czuje bardzo, bardzo niekomfortowo, nie? Także to może być zawsze w każdej sytuacji mieszanka absolutnie wszystkiego i fajne jest to, że jak wchodzimy w swój własny proces, to mamy pewne wytyczne, jest pewna zarysowana jakby ścieżka, wiemy na co zwracać uwagę, to są te nasze drogowskazy, ale koniec końców to jest nasz indywidualny proces, tak? Tego nie zrobi za nas nikt inny. To nie jest tak, że przeczytamy książkę, czy posłuchamy sobie takich rzeczy i dobra, to już rozumiem, to rozumiem, to rozumiem, dobra, Właśnie, bo to nie odhaczone. jest Nie. tylko w głowie, prawda? To jest, To każdy z nie nas jest. ma Nie. swoje. To jest czasami też tak, że nawet mogliśmy mieć identyczne dzieciństwo jak ktoś inny, całkiem spoko, a na kogoś jednak inaczej to wpłynęło i tak dalej, bo każde dziecko jest też inne, każdy człowiek. Tu jest Na też każdego z nas pytanie, to jak. inaczej wpływa i też fajne jest to, że właśnie jak wchodzimy w takie procesy, to zwłaszcza jak są to, jak jesteśmy gdzieś też z osobami, które też mają tego świadomość i właśnie czy w takich przestrzeniach jesteśmy, gdzie się możemy tym dzielić, to wszystko nas wzbogaca i wzmacnia, kiedy my słyszymy, że są te podobieństwa, że my wszyscy tak mamy podobnie, ale koniec końców i tak musimy to odnieść do swojej sytuacji i zobaczyć, co mi to robi, jak to na mnie działa, jak ten wzorzec się u mnie indywidualnie ukształtował. No i to jest takie, że wszystko jest podpowiedzią, ale i tak tutaj ta odpowiedź ostateczna Każda i musi to zrobić ta swoją prawda pracę, jest swoją tutaj, przejść nie? drogę. Tak. Jak pracować z ranami, których mam, jak pracować z ranami, których mamy świadomość?
Takie pytanie. Jeżeli mamy ich świadomość, no to po pierwsze zacznę od tego, że mamy świadomość jakichś tam ran. Wiadomo, każdy już teraz chyba na tym etapie, w dzisiejszych czasach, gdzie jest dostęp do tych wszystkich treści rozwojowych, to chyba by graniczyło z cudem, Żeby żebyśmy nie nie byli tymi wiedzieć. pokoleniami, które w ogóle nic nie wiedzą. Ja już nawet widzę, wiesz co, wśród swoich znajomych, którzy totalnie się nie interesują takimi tematami, że oni i tak wiedzą. Tak? Znaczy widzę po swoim bracie, który w ogóle zawsze z tego, co ty tam robisz za głupoty i w ogóle nawet na to nie patrzył. I książki to też tak odkładał tylko na bok. No, no po prostu się nie interesował. A jednak jak teraz po latach z nim rozmawiam, to kurczę, czasami aż mnie wmoruje, wiesz, tak, Boże, on to wie i to wie, że to po prostu już się tyle tego osłuchasz, nie? Ale wiadomo, plus jeszcze dodatkowo każdy z nas tam wchodzi w różne swoje procesy, zaznajamia się, więc tak, mamy świadomość czegoś, ale oczywiście to się będzie też poszerzać, tego będzie więcej, będą różne rozgałęzienia tego, więc też pamiętajmy o tym, że to się cały czas wydarza. I teraz, jeżeli ja mam świadomość swoich zranień, to teraz też w parze z tym idzie świadomość tego, gdzie jest ta rana, co ja tutaj, czego ja się tutaj boję na skutek tej rany, w co ja tutaj wierzę i jak ja na skutek tego wierzenia i tego lęku reaguję w codziennym życiu. To, co mnie obchodzi zawsze w pracy z osobami, które wspieram i w moim życiu, to nie jest teoria na osobności, tylko to jest żywe życie, codzienne życie. Więc teraz ja się przyglądam w swoim codziennym życiu, gdzie mi się ten wzorzec, ten nawyk, to zachowanie odpala, które już wiem, bo już je połączyłam, z jakimś zranieniem, które jest uświadomione. I teraz na przykład widzę, że nie wiem, wycofuję się powiedzmy z jakiegoś typu interakcji, z jakimiś, jakiegoś typu osobami, czy w jakichś konkretnych sytuacjach, dlatego że one gdzieś wzbudzają we mnie taką obawę, taki lęk, że będę tutaj, nie wiem, wykorzystana powiedzmy, tak? I widzę, że znowu mi się to odpala w życiu. Jestem tego świadoma, że mam taką ranę, boję się być wykorzystana, miałam tego typu doświadczenia, które tak interpretowałam jako dziecko, więc teraz moją rolą wychodzenia z tych zranień jest bycie świadomą na żywo, kiedy to się dzieje. Widzę, że teraz wierzę, że ten ktoś czy coś, ktoś mnie tutaj pewnie może wykorzystać. Nie mam o tym zielonego pojęcia tak naprawdę, logicznie o tym myśląc, ale sobie dorabiam tutaj tą teorię i reaguję na to tak, że się zamykam na coś, więc już nie mogę wykorzystać potencjału tej interakcji, tej sytuacji. Więc teraz moją rolą jest nie zamykać się na to. Czyli pokazuję swojemu mózgowi, że mogę się na to otworzyć, pomimo że jest we mnie głos, który mówi, uważaj, będziesz wykorzystana. Czyli ja sama sobie pokazuję, że mogę mimo wszystko otworzyć się na to. I to też nie daje mi żadnych gwarancji, bo może będzie taka no, może sytuacja, tak że być. Mnie to wykorzysta. Ale w większości sytuacji, 90 kilka procent, my się przekonujemy o tym, że to wszystko był wytwór naszej wyobraźni, że to wszystko był lęk, wzorzec, który nam cały czas przenosiliśmy i zamykaliśmy się, czy to na typ jakichś, nie wiem, mężczyzn, czy szefów pracy, czy no w ogóle na różne sytuacje, na różnych ludzi. I tak naprawdę bardzo dużo sobie odbieraliśmy tego, czego pragniemy w życiu, przez to, że wierzyliśmy, że teraz będziemy wykorzystane. Więc na tym dokładnie polega proces świadomego wychodzenia, ale oczywiście tam jest o wiele więcej różnych elementów, sam proces zdrowienia. Ja uważam, że warto mieć tutaj takie wsparcie, które z nami rezonuje, bo to też jest ważne, żeby to była osoba, która nas przez ten proces przeprowadza, którą po prostu czujemy, gdzieś z nami jest jakieś takie, no, że fajnie, tak? Że mam do niej zaufanie, wzbudza moje zaufanie, dlatego że można się w tym troszeczkę pogubić. Dużo jest tutaj elementów, bo jest właśnie to, i to odkrywanie tego, co się we mnie dzieje, i tego, i skąd to się wzięło, jak to wpływa na moje obecne życie, i bycie w ogóle właśnie nauka bycia z tymi emocjami trudnymi, z tym, co ja czuję, i kontaktowanie się z tym, i przechodzenie przez tą żałobę, i matkowanie, ojcowanie sobie od nowa, tak? Tu jest tak dużo różnych elementów, że po prostu warto mieć takie, no tak. Takie prowadzenie, takie ramy w tym, żeby się nie pogubić. Zdecydowanie się zgadzam, dlatego że wiecie, są takie momenty w naszym życiu, że nam się wydaje, że my sobie same poradzimy, ale
To jest tak, że nie jesteśmy pewne rzeczy same w sobie zauważyć, jeśli nie mamy jakiegoś lustra czasami, nie? I dla mnie, no, na takim etapie prawdziwego rozwoju, nie takiego tylko, że sobie, wiecie, przeczytamy książkę i potem okej, to już jestem zdrowa, tylko faktycznie zagłębienie się, praca w tym, ale dla mnie to, że skorzystam z swojego kursu, jestem w swoich przestrzeniach, myślę o innych kursach, pewnie też skorzystam, kiedy przejdę ten proces, ale też czy terapia, czy korzystanie z jakiegokolwiek mentoringu i tak dalej. Jeżeli moim zdaniem, jeżeli czujecie, że chcecie wyjść z tego, to znów takie bycie z osią samosią to nie sprawdzi się do końca, dlatego że jeżeli korzystamy z porad osób, które już przez to przeszły, stworzyły jakiś proces, przeprowadziły ileś tam setek czy tysięcy osób w tym procesie, no to po co błądzić, nie? I się, a takie błądzenie i nietrafianie tam, gdzie chcemy i trafić, powoduje, że się demotywujemy i to jest po pierwsze żmudne, bardziej bolesne, no i odbieramy, tracimy czas, a mogłybyśmy żyć pełnią życia, prawda? Więc Sylwia, powiedz, gdzie można Cię znaleźć, jak pomagasz, do czego teraz zapraszasz, bo wiem, że teraz jakoś masz przestrzeń, przypięty jest tutaj adres, link, możecie sobie skopiować i dołączyć do webinaru. Opowiedz dziewczynom i zaproś do siebie. Tak, śmiałam się, bo to życie samo tak zazwyczaj konspiruje, może nie idealnie się zgrałyśmy w czasie, bo ja jeszcze nie mam teraz zapisów na kurs, które otworzą się na ten kurs, zapisy w niedzielę właśnie w trakcie tego webinaru o ranie pieniądza, więc idealnie się nie zgrałyśmy w czasie, ale się śmieję, bo jak się umawiałyśmy na spotkanie, to ja jeszcze nie wiedziałam, bo ja tak działałam w sumie na fali tego, co jest dla mnie żywe w danym momencie, więc nie wiedziałam, że to będzie właśnie ten temat dziecięce zranienia i pieniądz i obfitość właśnie na tym etapie roku, a jest. Więc najprościej mnie znaleźć tak, mam konto na Instagramie Sylwia Kocoń, tam cały czas publikuję jakieś takie treści na bieżąco z życia wzięte i inspirujące właśnie w nawiązaniu do dziecięcych zranień najczęściej. Strona też sylwiakocoń.pl, także prosto, a webinar, jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany właśnie o ranie pieniądza, czyli takie otwieranie się na obfitość, uzdrawianie relacji z pieniądzem, będę prowadzić w niedzielę 3 marca o 10 rano i link tutaj macie przypięty, także tam się można przyłączyć, zapisać i na tym webinarze też będziemy otwierać zapisy właśnie już na kurs, Wam zdradzę jako pierwszym, jeszcze nikt tego nie wie, tytuł Rodzinne skarby, czyli właśnie będziemy zanurzać się w te tematy uzdrawiania relacji z pieniądzem i też z kwestiami zawodowymi, z pracą, z pieniądzem, w kontekście uzdrawiania też, w nawiązaniu do uzdrawiania dziecięcych ran, także zanurkujemy sobie głęboko. Także no tyle. Tyle z tych rzeczy, gdzie można mnie znaleźć. Na pewno jak ktoś chce, to znajdzie. Także, myślę, że tak, no. Myślę, że tak. Bardzo się cieszę, że do nas wpadłaś, bo dopiero chyba wróciłaś z Afryki, tak mi się wydaje, bo już jesteś w Polsce, czy jeszcze? Tak, myśmy 2 dni temu wróciłyśmy. Aha. I ten swoim teraz, ja się cieszę, że się dzisiaj spotykamy, bo powiem Ci, że wczoraj to w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Taka siedziałam po prostu przytłumiona i myślę, dzięki Bogu, że mamy dzisiaj live'a, a nie wczoraj, bo wczoraj to bym Wam za wiele nie powiedziała. Byłam otumaniona, totalnie. Duża różnica czasu, nie? Bo to w ogóle... Znaczy nie, nawet czasu nie, ale ten klimat, wiesz, co dla mnie takie zmiany klimatyczne i w ogóle sama kwestia lotu długiego, takiego 10-godzinnego, no to jednak wpływa na mnie. Wpływa na mnie. Męczące, nie? Tak. Ale piękne widoczki, więc wpadajcie do Sylwii nawet zobaczyć sobie po prostu, jak tam jest pięknie na tych wojażach. No. Zachęcam Was do skorzystania też, wiem, że masz też darmowe webinary właśnie o ranie ojca i o ranie matki. Nie oglądałam, bo od razu kupiłam kurs, bo nie powiedziałam, mogłaś, że to jest po konkret. Tak, to widzisz, zapomniałam o tym wspomnieć, a tak my dzisiaj o tym mówimy. Rzeczywiście, tak, mamy 2 bezpłatne webinary, w końcu się do tego stawiłam i przygotowałam. One są długie, one trwają ponad 2 godziny, ale tam jest dużo właśnie też takich treści, które mogą zainspirować i tak, żebyśmy poczuli, czy chcemy, czy nie chcemy, więc nie wiem, no w tym momencie i tak nie mamy linków, żeby je tutaj dać. Jak pójdziecie do Sylwii na konto, tam są wszystkie linki, łatwo znaleźć, więc myślę, że jak ktoś potrzebuje, to Was poprowadzi przez świat do właściwego miejsca. Natomiast sobie bardzo dziękuję, jeśli nie wiem, popatrzeć, że tutaj nie macie pytań, natomiast myślę, że wszystkich tutaj wmurowało, bo gruby temat. Bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś dzisiaj naszym gościem. Szkoda, że mnie nie było widać i nie mogłaś zobaczyć mojej barwy. Ale mam nadzieję, że do usłyszenia i jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Pa. I to... pa, 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 dziękuję wszystkim.